Znajdujemy się w Raszynie, podwarszawskim mieście, gdzie dorastała Iga Świątek. Iga walczy w UTA Finals, a dumni mieszkańcy Raszyna postanowili uhonorować wspaniałą mistrzynię. Na ścianie szkoły podstawowej imienia Cypriana Godebskiego powstaje wielki mural z podobizną Igi Świątek. Na ścianie szkoły w Raszynie powstaje piękny mural z Igą Świątek. Czy to jest taki pomysł na zachęcanie młodzieży do uprawiania sportu, do pójścia w ślady naszej wspaniałej Igi? Dokładnie tak, właśnie dlatego, że bardzo nas ucieszyła ta lokalizacja. Oczywiście po konsultacji z zarządzającym, z panem dyrektorem i z zarządzającymi szkołą. Jest to obiekt dobrze zlokalizowany, dlatego że przy głównej trasie, trasie do Warszawy, trasie na południe, ale przede wszystkim właśnie dlatego, że jest to obiekt, gdzie na co dzień uczą się dzieci, gdzie są obiekty sportowe, z których korzystają, więc dzięki temu mamy nadzieję, że będą brały wzór, czerpały wzór z naszej wspaniałej mistrzyni Igi. Pomysł tak się narodził z niczego. Nie wiedzieliśmy, jak się jej podziękować, się zwdzięczyć za pierwszego Rolanda Garrosa. No i tak wpadliśmy jako zarząd klubu, żeby uhonorować to właśnie takim muralem zrobić. Tak? Trochę to trwało, ale już jesteśmy ku końcowi tego projektu naszego. Czy Iga Świątek wie, że powstaje taki mural, czy to będzie dla niej niespodzianka? Wie, bo to jest po akceptacji projektu, także wie o tym, że to będzie i że, gdzie to będzie namalowane. To jest po akceptacji jej i menadżera. Tutaj ze stowarzyszeniem Projekt Raszyn zaczęliśmy tą koncepcję szukać. No i parę zdjęć zostało wysłanych i po prostu strona Igi Świątek zaakceptowała ten projekt i dlatego taki projekt powstał, uderzające rakiety. Bardzo ucieszyła mnie propozycja KS Raszyn i to, że zgłosili się do nas, do stowarzyszenia Projekt Raszyn, żebyśmy ich wsparli w tworzeniu. No było to też zdecydowanie wyzwanie, dlatego że Iga jako bohaterka wielu w tej chwili informacji na jej temat w medialnych, w internecie i tak dalej. Pojawia się tych zdjęć bardzo dużo, pojawia się bardzo dużo wizerunków i zastanawialiśmy się, czy akurat ten, który wybierzemy, będzie najlepszy. Na szczęście pomogła nam w tym sama Iga i dostaliśmy zdjęcie właśnie takie, które nas bardzo cieszy, ponieważ oddaje charakter dziewczyny, ponieważ to będzie właśnie takie bardzo zaangażowane Iga walcząca, Iga osiągająca sukcesy, no po prostu zwyciężczyni. Iga nie chodziła do tej szkoły, chodziła do szkoły w Warszawie. Natomiast no, myślę, że dla wszystkich, nas wszystkich Polaków, ale też dla osób z Raszyna jest to powód do dumy, satysfakcji. Myślę, że każdy żyje tymi zwycięstwami, bo nie zawsze, a właściwie bardzo rzadko trafiają się takie talenty. I no, to, że Iga jest tak młoda, już tak wysoko zaszła, więc myślę, że to jest satysfakcja dla nas wszystkich, również dla tych dzieciaków w szkole.